Mąż Swiatłany Cichanouskiej skazany na 18 lat kolonii karnej Białoruś. Siarhiej Cichanouski skazany na 18 lat kolonii karnej. Na 18 lat kolonii karnej skazał we wtorek białoruski sąd blogera Siarhieja Cichanouskiego. Mąż przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej oskarżony był o przygotowywanie i organizację masowych zamieszek. Wraz z nim skazano jeszcze 4 inne osoby. Mój mąż Siarhiej Cichanouski został skazany na 18 lat więzienia. Dyktator publicznie mści się na swoich najsilniejszych przeciwnikach. Ukrywając więźniów politycznych w zamkniętych procesach, ma nadzieję kontynuować po cichu represje. Ale cały świat patrzy. Nie przestaniemy, napisała na Twitterze Swiatłana Cichanouska. W tym samym procesie skazany został Mikoła Statkiewicz, długoletni działacz opozycji i krytyk rządów Aleksandra Łukaszenki. Otrzymał wyrok 14 lat kolonii karnej. Długoletnie wyroki 15-16 lat więzienia, sąd orzekł dla 3 innych oskarżonych. Siarhiej Cichanouski skazany. Kim jest mąż Swiatłany Cichanouskiej? Siarhiej Cichanouski to białoruski bloger, opozycjonista i działacz prodemokratyczny, autor kanału na YouTube, Państwo do życia. Szeroką popularność zyskał dzięki ogłosił, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta Białorusi w wyborach w sierpniu zeszłego roku. Okazało się jednak, że Centralna Komisja Wyborcza Republiki Białoruś odmówiła mu rejestracji. W związku z tym jego żona Swiatłana Cichanouska, na krótko przed końcem terminu składania podań, złożyła swoje dokumenty na rejestrację jako kandydat na urząd prezydenta. Został zatrzymany 29 maja 2020 roku, podczas zbierania podpisów pod kandydaturą jego żony, która zgłosiła się zamiast niego.